Mariusz Kudynowski na nagraniach do KSW 44. Witam serdecznie. Witam, cześć wszystkim. No więc w takim razie już wiemy, że walka z Karolem Bedorowem się odbędzie. Została ogłoszona niedawno przez organizację KSW, a wczoraj już sam Karol Bedorow ogłosił, że czerwiec, ergo arena. Więc co, Mariusz, czy to jest jakieś dla Ciebie spełnienie marzeń? Zmierzysz się z byłym mistrzem KSW, czy traktujesz to zupełnie jako kolejną po prostu potyczkę w swojej karierze? Ja traktuję bardziej to jako kolejną potyczkę, oczywiście, że mogę przegrać, mogę wygrać. Jest to MMA i szczególnie przede wszystkim jest to waga ciężka. Waga ciężka jest nieprzewidywalna i czasami faworyt przegrywa, a ktoś, kto jest po prostu na straconej pozycji, idzie do przodu. W wadze ciężkiej jeden cios dobry i może wszystko się szybko skończyć, albo będą trzy rundy, a trzy rundy, no to już będzie wtedy rzeźnia dobra. Cierpliwy kamień ugotuje, tak w ostatnim wywiadzie ze mną mówiłeś. Co się zmieniło od tego czasu, że teraz już jesteś gotowy na tego Karola Bedorfa, bo wcześniej sam mówiłeś, że to jeszcze nie jest ten czas. No akurat wiadomo, że Karol cały czas od samego początku, kiedy wszedł w MMA, cały czas trenował sztuki walki. Ja jednak skaleczony byłem przez 20 lat tymi sportami siłowymi, a sporty siłowe nie mają nic się do sztuk walki. To są zupełnie inne, przeciwstawne sporty, więc tutaj trzeba było trenować. Tak samo na początku, kiedy przeszedłem do MMA, proponowano mi walkę z Pawłem Nastylą. Na tamte czasy, na początek, pierwsze 2-3 lata, kiedy trenowałem, nie miałem najmniejszych szans, żeby wyjść do ringu, do klatki z Pawłem Nastylą, dlatego że pozamiatał, poskładałbym. Jednak to, co by nie było, no to mistrz olimpijski, mistrz świata, no i bardzo duże doświadczenie w sportach walki miał, a na tamten czas nie byłem gotowy, no i nie podjąłbym rękawicy. Oczywiście, że wcześniej też z Karolem, jeszcze 2-3 lata temu, na pewno tej rękawicy nie podjąłbym i nie powiedziałbym tego, że chciałbym walczyć z Karolem Bedorfem, bo już jestem gotowy. No a na chwilę obecną mogę powiedzieć tak, jestem gotowy, żeby walczyć z Karolem Bedorfem. Może być tak, że walka potrwa minutę, a może być tak, że potrwa 3 rundy i różnie to może być. No ale na pewno dam wszystko z siebie jak zawsze. Chciałem zapytać, czy pas mistrzowski jest tym, co Pana jeszcze motywuje i byłoby jakimś zwieńczeniem kariery, bo wiemy, że ten pas jest teraz, rozgrywka o niego się toczy. Wiadomo, że akurat wadze ciężkie w Polsce jest rozgrywka o pas wagi ciężkiej. No fajnie byłoby zdobyć ten pas, ale jeszcze trzeba na to będzie troszeczkę i ciężko popracować. Jeszcze nie jestem gotowy aż tak bardzo na ten pas, ale coraz bliżej ta droga zmierza na ten szczyt. No i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Może w tym roku albo początek następnego roku, jak wszystko dobrze się ułoży, no to może zawalczymy. 8 lat minęło w grudniu od Twojego debiutu w MMA. Jak oceniasz ten czas? Czy to był lepszy, gorszy, ciekawszy, mniej ciekawy niż czas, który spędzałeś jako strongman? I jak wspominasz te 8 lat? Jak myślisz, jak długo to jeszcze potrwa? No bo pewnie drugie 8 już nie. Drugie 8 na pewno już to nie potrwa, ale nie ma co tutaj porównywać, że w strongmanie było lekko, a w MMA jest gorzej. Lub odwrotnie. Tu trzeba ciężko pracować i tam trzeba ciężko pracować. Na pewno nie można nic ani jednemu sportowi, ani drugiemu zabrać. No w MMA jest naprawdę ciężko i każdy rok trzeba, żeby dobrym być w MMA, trzeba ciężko pracować. Więc no co, systematycznie, pomału, cierpliwie i do celu. To powiedz nam jeszcze, jak przygotowania, bo od KSW w Dublinie dużo w social mediach nie było widać, gdzie możemy Cię zobaczyć. Czy to jest dalej Arbi Szamajew i WCA, bo teraz no, w tym WCA paka jest tak wielka, tak olbrzymia, że już nie ma miejsca dosłownie nawet na sparingi. Czy Ciebie tam możemy na co dzień spotkać, czy te treningi są indywidualne? Jak to wygląda? Jak będzie wyglądało do walki z Karolem? Cały czas trenuję systematycznie, pomalutku i do celu. Oczywiście, że trenuję w WCA, tylko że po prostu nie udzielam się w social mediach, nie pokazuję nic. Cierpliwie, pomalutku, codziennie. Raz dziennie, dwa razy dziennie sobie spokojnie trenuję i jak ja to mówię, pomalutku, cierpliwie i do celu cierpliwy i kamień ugotuję. Miałeś okazję z Arturem Szpilką sparować, trenować? Oczywiście, że z Arturem najmniejszych szans nie mam w stójce. Gdybyśmy mieli bić się w stójce, to bardzo szybko mnie pozamiata. Co by nie było, jest to zawodowiec, który praktycznie już bił się o mistrza świata w wadze ciężkiej w boksie, więc co tutaj porównać? A gdyby było w MMA, no to MMA rządzi się swoimi prawami. Tam nie tylko ręce, ale i kopanie, obalenia, a jednak jak ja to obalać potrafię i to dosyć dobrze. Praktycznie w każdej walce na 18 walk, w których biłem się, chyba prawie każdego przewróciłem. Jak dobrze policzę, chyba tak każdego przewróciłem w każdej walce, kiedy chciałem, tylko nadarzyła się okazja, więc do dołu, a później to już różnie bywało.
Wczoraj Mamed Khalidow powiedział, że jakby się ty wystosował taką propozycję, to by przyjął walkę z tobą. Wiem, że mierzył się z Borysem Majkowskim, teraz będzie się mierzył z Tomkiem Narkunem. Co ty o tym myślisz, o tego typu, no można powiedzieć, w pewnym sensie freak fight? No zgadza się, akurat Mamedowi nie można ująć. Oczywiście, że Mamed jest technicznie ode mnie o wiele lepszy, dlatego że dłużej trenuję i żeby dojść do takiej techniki, to muszę chyba poświęcić jeszcze raz tyle czasu, co jestem, czyli jestem MMA, w MMA 8 lat, to jeszcze 10 lat i opanowałbym tą technikę, którą Mamed ma. A różnie, jeżeli dźwigni żadnej by mi nie założył, to musiałby się sporo napłacić. No ale to jest MMA, chwila nieuwagi i dźwignia może być założona, więc różnie to się mogłoby potoczyć. A jak obstawiasz pojedynek Tomka Narkuna z Mamedem Khalidowem? No tutaj jest ciężki orzech do zgryzienia. No na pewno akurat wygra sport, wygra ten, który będzie lepiej przygotowany, więc nie jestem ekspertem w dziedzinie MMA i nie będę się wypowiadał. Nie jestem mistrzem w żadnej kategorii wagowej, więc tutaj akurat nie wypowiem się na ten temat. No zobaczymy. No, ten, który będzie miał lepszy dzień, ten na pewno wygra. Nawiązując jeszcze do Mameda Khalidowa, byłby pan otwarty na rozmowy o takiej walce, czy to trzeba rozpatrywać w kategorii ciekawostki? Nie, nawet akurat nie zastanawiałem się nad tym i nie myślałem akurat o tym, co by było gdyby. Ja akurat idę swoimi ścieżkami, skupiony jestem na tym, co robię. Akurat tutaj z przymrużeniem oka do tego podchodzę. Oczywiście z Mamedem. Mamed też poczucie humoru ma, ja też, więc tak bardziej z żartem to biorę. Jeśli można, jeszcze pytanie nie z MMA, chodzi o igrzyska zimowe w Pjongczangu. Czy trochę pana interesują te zmagania zimowe, czy na przykład konkurs skoków narciarskich, w którym nam nie wyszło, pan oglądał? To jest tylko sport, wszystko zdarzyć się może, tak jak chłopaki, wszyscy cały czas, wszyscy skupieni są na tym, musicie mieć medal, to wszystko. To jest sport, chwila nieuwagi. Czasami w tym sporcie jest to loteria, podobnie jest w MMA. Czasami jest to loteria, chwila nieuwagi i się przegrywa. To samo jest w tych skokach narciarskich. Chwila nieuwagi i wiatr troszeczkę powiał, czasami po prostu warunki atmosferyczne. No i jak to się mówi, szczęście i lepszy niby wygrywa. No ale nie zawsze tak jest, po prostu ktoś inny miał farta, no i nikomu tego odebrać nie można. A propos wiatru i tutaj pogody, jak się rozwija twoje nowe hobby? To znaczy... Helikoptery. To znaczy, biegam akurat czasami wiatr wieje, ale biegam. O helikoptery mi chodziło. Jeszcze nie stać mnie na to, żeby helikopterami latać akurat, ale może kiedyś zobaczymy. Na chwilę obecną dobrze mi się jeździ samochodami i chodzi po ziemi. Stabilnie.